let no other keep it, clutch him shifty. Spin it out, what you talk him, say it quickly. Bad bitch, grab it shiny, ain't no hobby. A więc Webster. Webster to w skrócie takie salto w przód z jednej nogi, które polega na wybiciu się właśnie z tej jednej nogi i zamachnięciu się do tyłu mocno drugą nogą, jednocześnie zamachując rękami w tył, przez co w tej pozycji ręce ciągną nas właśnie w górę. No i zdecydowałem się go nauczyć. Pierwszy dzień chodziło głównie o zapoznanie się z tym Websterem i sprawdzenie, czy będę w ogóle w stanie sobie wyobrazić, jak to zrobić. Szybko zauważyłem, że naturalnie bardzo ciągnęło mnie do robienia przewrotów w przód. I w esencji albo pękałem przy próbie i nie udawało mi się nic zrobić, albo udawało mi się zrobić taki przewrót w przód / tiger jumpa. Stwierdziłem, że w ogóle sprawdzę, czy jestem w stanie jeszcze zrobić zwykłe salto w przód, które swego czasu wychodziło mi całkiem w porządku. Dobra, to akurat było średnie, ale te wychodziły lepiej. I dopiero jak spróbowałem to salto w przód i miałem mrożki przed oczami, tyłek obity i jakieś łupnięcie w szyi usłyszałem, to zorientowałem się, jak bardzo jestem nie w formie. Ale jak tak się nad tym zastanowić, to nic dziwnego. W końcu ostatnie ambitne salta były robione jakoś przed pandemią jeszcze, więc nic dziwnego, że jestem taki zardzewiały. Po wielu nieudanych próbach wykminiłem, że wymach nogą do tyłu jest dużo ważniejszy niż mi się wydawało, bo to tak naprawdę ta noga nas w ogóle ciągnie w całym obrocie. Obejrzałem na telefonie kilka poradników i miałem troszkę większe pojęcie, o co w tym właściwie chodzi. Jednak wciąż wyglądało to tragicznie i co też zauważyłem dopiero podczas montażu tego filmu, to, że w ogóle nie wybijałem się z lewej nogi. Zaraz się zżygam. Ale to jest akurat błąd, który u mnie się cały czas później jeszcze przewijał i o nim powiem na samym końcu trochę więcej. Czyli podsumowując, pierwszy dzień słabo wybijałem się z lewej nogi, słabo wymachiwałem prawą nogą, słabo zarzucałem rękami do tyłu i w esencji nic z tego nie wyszło. Drugi dzień było już troszkę lepiej z wymachem tą prawą nogą. I doszedłem do takiego momentu, że obrót był całkiem w porządku. Nie był idealny, ale dosyć dużo byłem w stanie się obrócić. Jednak tak samo jak poprzedniego dnia, nie wybijałem się w ogóle z tej lewej nogi, przez co wysokość tego Webstera była tak mała. Aż dziwne, że udało mi się kilka razy zrobić taki naprawdę prawie że pełny obrót. To mi uświadomiło, że gdybym dołożył takie mocne wybicie z tej lewej nogi, to już bym się fajnie całkiem obrócił. No i to jest właśnie najśmieszniejsze, że po tylu próbach zacząłem tak naprawdę kompensować tym szybkim obrotem tą moją małą wysokość. I udało mi się kilka razy prawie wylądować już na te nogi. Dobra, kurwa. Dzień trzeci. Trzeci dzień w skrócie był pełen prób takich samych jak dnia drugiego, czyli polegał na bezsensownym katowaniu szybkiego obrotu z małą wysokością. Był to również dzień pełen frustracji. Kurwa. Kurwa. Suko.
kurwa, tak blisko. Kurwa! Daje piście, ci to wyszło. Później było to już totalnie bez sensu, ponieważ byłem zmęczony, zły i strasznie kręciło mi się w głowie. Więc postanowiłem tym nie do końca fajnym akcentem zakończyć. Natomiast czwarty dzień stało się coś dziwnego. Mianowicie przyszedłem na trening ze spokojną głową, zregenerowany i już przy pierwszych próbach zaczął wychodzić jakoś ten Webster. Kurwa! I nawet pomimo braku jakiegokolwiek fajnego wybicia z tej lewej nogi, i tak udawało mi się obrócić na tyle, tak szybko, że lądowałem na te nogi już za każdym razem. Więc można by w sumie powiedzieć, że wypracowałem na tyle szybki obrót, że kompensuje on całkowicie moje wybicie i małą wysokość w tym Websterze i jakoś on rzeczywiście wychodzi. Moja najlepsza próba to była prawdopodobnie ta. To już było wyżej. Obrót był bardzo szybki i troszkę lepiej się wybiłem w porównaniu do poprzednich skoków, przez co wysokość nie była taka tragiczna. I później wszystkie próby były już dosyć podobne do siebie, ale co najważniejsze, nie lądowałem już w ogóle na dupę. Wnioski. Chujowo się wybijam. Nie macham wystarczająco rękoma, a takim najważniejszym wnioskiem jest fakt, że wykminiłem, dlaczego tak właściwie tak nisko skaczę, dlaczego tak słabo się wybijam. I wydaje mi się, że u mnie pochodzi to z takiego głęboko zakorzenionego przekonania, że im bliżej ziemi będę, wykonując te wszystkie triki, tym mniejsza będzie szansa, że coś mi się stanie, jak coś spierdolę. Czyli na zasadzie, że okej, zrobię to salto tak nisko jak się da, bez żadnego prawie że wybicia, żeby jak mi się nie uda, to żeby nie bolało. Jest to bardzo zła mentalność, ponieważ jednak w całej akrobatyce i po części też nawet w kalistenice trzeba czasami po prostu polecieć na całego, wybić się dobrze, bo inaczej nic po prostu z tego nie będzie. I co też jest ważne, zauważyłem, że tak mam we wszystkich saltach. Że tak naprawdę ten problem przywija się u mnie już od bardzo, bardzo dawna, no i jest to coś, nad czym muszę pracować zdecydowanie. Za jakiś czas będziemy chcieli się wybrać z Kubą do jakichś parków trampolin. On chciałby się nauczyć salta w tył, ja chciałbym dopracować moje salto w tył. Mogę też dopracować sobie wtedy właśnie Webstera, popracować może trochę z lepszymi ludźmi w tej dziedzinie ode mnie, popracować z nimi nad moją wysokością. Czyli to będzie już takie szlifowanie tego surowego fundamentu, który mam teraz. A jak nauczę się tego Webstera naprawdę przyzwoicie już, to będę myślał nad przerzuceniem się na ziemię czy też na trawę, ponieważ póki co z moją aktualną psychiką przerzutka na trawę z takiego materacu jest naprawdę dużym wyzwaniem. Póki co będę się z wami żegnał, dzięki wam ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych wyzwaniach. Na razie. Nie wiem, czy piliście Blacka after alcohol, ale jest chujowy.